Witam serdecznie, z tej strony wasz ulubiony zawodnik kulturystyki klasycznej Kuba. I dziś zaczniemy od przygotowań. Pewnie minął wam bardzo zacnie okres świąt, pojedliście i teraz z wyrzutami sumienia bierzecie się od nowego roku za siebie. Jeśli chcecie coś zrobić w nowym roku, musicie to dobrze zaplanować. Jeśli ogólnie oglądasz to wideo, to znaczy, że w zeszłym roku ci nie wyszło i dwa lata temu ci nie wyszło i prawdopodobnie w tym roku też ci nie wyjdzie. Chyba, że zaczniesz robić coś inaczej niż za każdym razem, bo robiąc rzeczy tak samo, będziesz miał ten sam skutek, więc może pora zacząć robić coś inaczej. Więc to, co musisz zrobić na samym początku, to wziąć kartkę, długopis i zaplanować to. Od czego zaczniesz? Na pewno nie od nowych leginsów Treka, w których tak męsko poczujesz się na siłowni, ani nie od monohydrantu kreatyny, ani nie od BCA, tylko od tego, co daje ci 70% szans na odniesienie końcowego sukcesu, 70% wszystkich efektów, jakich możesz się spodziewać na siłowni. Wiele osób tego nie rozumie, więc jak podzielisz kartkę na 7 części, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? Na 10 części, jak podzielisz kartkę, to całe. To całe. 30%, 70%. To jest jedzenie. Nie siłownia, nie odżywki, nie twoje nastawienie, tylko jedzenie będzie determinować to, czy będziesz robić postępy, czy będziesz tyć, czy będziesz chudnąć, czy będziesz rozdrażniony, rozdrażniona. To wszystko w tym sporcie, jeśli chodzi o kreowanie sylwetki, to jest 70%, to jest dieta. Zwij jak zwij, plan żywienia, dieta, nie, wcale nie sałata, trzeba dużo jeść. Musisz to zaplanować. Jak to zaplanujesz? Jeśli masz dobrego trenera, zaplanuje on to za ciebie. A jeśli nie, musisz znaleźć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Zapotrzebowanie kaloryczne, powiedzmy, na średnią osobę o wadze 80 kg, wzroście 180 cm, lecę z góry, to jest 3000. To jest, powiedzmy, jakieś 0, 3000 kalorii. Czyli już znasz swoje zero. To jest przykładowej osoby. Każdy ma inne. Ja mam inne. Ty masz inne. Musisz to obliczyć. Musisz to wyliczyć. Możesz skorzystać z kalkulatora. Kalkulator nie do końca ci powie, jakie masz zapotrzebowanie. Na pewno je zaniży. Musisz tak naprawdę dojść do tego metodą prób i błędów. Zaczynając od jakiegoś pułapu, po 3-4 tygodniach okaże się, czy jesteś na zerze, czy za mało kalorii spożywasz, czy może za dużo. Pokaże ci to lustro, nie do końca waga. Następnie po kaloriach musisz określić swoje makroskładniki, jakie to będą. Makroskładniki, czyli białko, tłuszcze, węglowodany. Też nie bez przypadku układam je w takiej kolejności, ponieważ na początku musisz zadbać o swoje zapotrzebowanie na budulec, czyli białko. Następnie musisz zadbać o energię, ale też o różne procesy, które będą zachodzić w twoim organizmie, do którego są potrzebne też tłuszcze. W wielu reakcjach w ciele są one potrzebne, lipidy. Więc tłuszcze. Na końcu węglowodany. Daję je na końcu, ponieważ mimo że jest to najlepsze źródło energii, jakby węglowodanami tu sterujemy, tak? Czy chcemy tyć, czy chcemy chudnąć. U mnie, jeśli chodzi o białko i tłuszcze, praktycznie cały czas lecę je tak samo, a po prostu w okresie przed zawodami, gdzie się przygotowuję do startów, za każdym razem miesiąc w miesiąc, patrząc też na lustro, zaczynam obcinać te węglowodany lub w okresie masowania lub po prostu regeneracji odpoczynku, bo tak naprawdę ja robię formę i największą jakby też buduję mięśnie, redukując tak naprawdę wagę,
Więc powiedzmy w tym okresie regeneracji, wtedy kiedy mam off-season, jestem poza sezonem, po prostu dodaję sobie te węglowodany, tak? Najprostszą i jakby najbardziej ogólną opcją podziału makroelementów jest 50% dla węglowodanów, 30% dla tłuszczy i 20% dla białka. Tak to wygląda na ogólnej populacji. Każdy jest inny. Tobie może to służyć, mi może to nie służyć. Ja wiem, że mi to na przykład nie służy. Jest to na pewno za jako kulturysta potrzebuję o wiele więcej białka i o wiele mniej tłuszczy. O wiele mniej węglowodanów, ponieważ no przy 50% jest to po prostu dla mnie za dużo, tak? Mój podział, który jest dobry dla mnie, niekoniecznie dla Ciebie, każdy ma inny organizm, każdy organizm ma inne zapotrzebowania, jest to 35-30, tak? 35 węglowodanów, 35 tłuszczy, 30 białko. U mnie to się sprawdza, tak? I od tego pułapu zaczynam dopiero tak naprawdę kombinować, czy dodaję troszkę więcej węglowodanów, czy odejmuję jakieś tłuszcze, zależy. Ale powiedzmy, że zaczynasz, musisz się poznać, więc start up twój to 50, 30, 20. I teraz, ile to jest 50% węglowodanów z diety 3000? 3000 razy 0,5, czyli 1500 kalorii, połowa 3000 musi pochodzić z węglowodanów. 30% z 3000, czyli 900, tak? Muszę wziąć kalkulator, bo zaraz się pogubię. Czyli 900 kalorii z tłuszczy i 3000 razy 0,2, 600 kalorii z białka. Czyli masz już swój podział, tak? Początkowo. I teraz, co musisz zrobić? Podzielić sobie to na tyle posiłków, ile będziesz spożywał. Wyjdźmy z założenia, że będzie to 5 posiłków, tak? I znowu zaczynasz sobie od białka. Jeśli chodzi o tłuszcze i węglowodany, nie w każdym posiłku bo muszą być i tłuszcze, i węglowodany. U mnie ja je dzielę. Albo jem tłuszcze, białko, śniadanie, kolacja, nie zawsze. Albo jem białko, węglowodany. Tak? Zazwyczaj tak się tego trzymam. Białko zawsze jest. Czyli 600 kalorii z białka. Musisz, ile to jest gram? Białko i tłuszcze liczymy razy 1 gram, to są 4 kalorie. Białko i węglowodany to są 4 kalorie, tłuszcze to jest około 9 kalorii. Czyli 600 podzielić na 4, to jest 150 gram białka potrzebujesz dziennie. 90 gram tłuszczu, tak? Zaokrąglimy to 9 do 10, 1 gram tłuszczu 10 kalorii i 1500 podzielić na 4, 375 gram węglowodanów. Teraz dzielisz sobie to 150 podzielić na 5, daje Ci to 30 gram białka posiłku, tak samo robisz z tłuszczami, tak samo robisz z węglowodanami, tak? I potem dobierasz sobie źródła białka, kurczak, wieprzowina, wołowina, jajka, uwzględniasz w mięsie tłuszcze jakie są, uzupełniasz danie o tłuszcze, na końcu dodajesz węglowodany tyle ile potrzebujesz, węglowodany, kasza, ryż, owoce. Co musisz teraz zaplanować? To jest kluczową rzeczą. Posiłki. Bo nie kluczem jest to, żeby jeść posiłki i się ich trzymać, tylko żeby te posiłki w ogóle były, tak? Jeśli w poniedziałek zaczynasz swój dzień trzymania diety nowego życia, to musisz zadbać o to w sobotę. Ustalić swój jadłospis, czy to będzie ryż plus
kurczak, czy to będzie kasza, warzywa, kurczak, co będzie na śniadanie, co będzie na kolejne posiłki, co będzie na kolację, co będzie po treningu, tak? Musisz tu sobie zadbać o to, jedziesz na zakupy, robisz zakupy, dzień następny, niedziela, przygotowujesz sobie posiłki, wstajesz rano, bierzesz pojemniki, jedziesz do pracy, wygrałeś cały dzień, masz ogarnięty, w odpowiedniej godzinie jesz odpowiednie posiłki, jeden dzień jesteś do przodu, wracasz z pracy, znowu robisz wieczorem przed spaniem posiłki na kolejne dni, może to być podczas kolacji i znowu we wtorek masz gotowe posiłki, lecisz, tak? I nie jest to, że może zrobię, może nie zrobię. Jeśli chcesz jakichś efektów, tak jak chcesz pieniędzy, idziesz do pracy, musisz pracować, tak samo tutaj, jeśli chcesz efektów, musisz po prostu wziąć się za siebie i to musi być elementem twojego dnia. Czy wstajesz trochę szybciej rano, czy później, nieważne, tak? Tak jak robienie siusiu, chodzenie do pracy, odebranie dziecka z przedszkola, tak samo robienie posiłków musi być elementem podstawowym twojego dnia, tak? Nieważne, czy dzieci w Ugandzie głodują, czy jest Boże Narodzenie, czy masz akurat dzisiaj urodziny, czy się źle czujesz, czy pada deszcz, to jest nieistotne. Jeśli chcesz efektów, to musisz się tego pilnować i zadbać o swoje 70%, czyli dietę, ułożyć sobie ją, rozplanować, zaplanować posiłki i się ich trzymać, tak? I oczywiście pytanie, które padnie, czy kiedy cheaty? Wszyscy mnie pytają, kiedy cheat? Kiedy mogę zrobić cheat? A następne pytanie, kiedy dieta odniesie efekty, tak? Jeśli masz dobrego trenera lub jeśli dobrze wykalkulujesz zapotrzebowanie kaloryczne i powiedzmy chcesz zrzucić trochę kilogramów, to powinno to być 20-30% twojego całego zapotrzebowania kalorycznego, tak? Czyli 3000 razy 0,3 to jest 900 kalorii, tak? Powiedzmy razy 20, bo jeszcze trzeba, czyli 3000 razy 0,2 to jest 600 kalorii. 600 kalorii dziennie razy 5 dni. Przez 5 dni masz minus 3000 kalorii. Kilogram tłuszczu to 7000 kalorii, tak? Około. Czyli powiedzmy, że tygodniowo, trzymając się tego przez 5 dni, jesteś w stanie pół kilo tkanki tłuszczowej teoretycznie zrzucić. Co się stanie, jeśli zrobisz cheata? I zjesz ten dzień ponad 6000, powiedzmy zjesz 6000 kalorii, co nie jest problemem. To znaczy, że nie dość, że wyszedłeś 3000 na swoje zero kaloryczne, to jeszcze nadrobiłeś 3000 kalorii dodatkowych, czyli to wszystko, co w 5 dni ostatnio spaliłeś, teraz dowaliłeś, jesteś na zero. Czyli po prostu, co się stanie, nic się nie stanie. Tak? Mam nadzieję, że to trochę ci rozjaśniło. Następna opcja to treningi. Weźmiemy się za to za niedługo, za parę dni. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie, jeśli macie jakieś pytania. Ja Was pozdrawiam i życzę Wam jeszcze miłego dnia i do następnego roku.